Wyznacz wartości największą i najmniejszą funkcji f w przedziale od minus 1 do 3. Zaczniemy od rysunku pomocniczego. Naszkicujemy sobie wykres funkcji f od x. Zwróćmy uwagę, że współczynnik a jest tutaj ujemny. Może zapiszmy a równa się minus 1. Współczynnik b wynosi u nas 4. Współczynnik c wynosi minus 6. Istotne jest dla nas to, że a jest ujemne, z czego wnioskujemy, iż ramiona paraboli będą skierowane w dół. Naszkicujmy nasz wykres. W chwili obecnej wiemy tylko to, że ramiona paraboli są skierowane w dół, więc obojętnie jak rysujemy parabole, której ramiona są skierowane w dół. Szukamy wartości najmniejszej, największej funkcji f w przedziale od minus 1 do 3. Więc może zaznaczmy sobie na naszym wykresie minus 1 i 3. Na naszym wykresie wierzchołek paraboli znajduje się w naszym przedziale od minus 1 do 3. Ale może się zdarzyć, że wierzchołek nie będzie leżał w tym przedziale. Na przykład nasz wykres może wyglądać w ten sposób. Tu również mamy ramiona paraboli skierowane w dół, jednak wierzchołek leży poza naszym rozpatrywanym przedziałem od minus 1 do 3. W tym zadaniu istotne jest dla nas, czy wierzchołek znajduje się w rozpatrywanym przedziale, czy też nie. W pierwszym przypadku wierzchołek znajduje się w przedziale, więc widzimy, że wartość największa będzie wynosiła q. Przypominam, w wierzchołku argument wynosi p. W drugim wypadku nie możemy brać pod uwagę wartości największej wynoszącej q, dlatego że ona nie leży w naszym rozpatrywanym przedziale. W obu wypadkach musimy jeszcze wyznaczyć wartości na końcach przedziału, czyli wartość od minus 1 oraz wartość od 3. W tym wypadku tu znajduje się wartość dla argumentu minus 1. A tutaj mamy wartość dla argumentu 3. W pierwszym wypadku obie wartości, zarówno f od minus 1, jak i f od 3, są mniejsze od naszego q. Więc jedna z nich, ta, która będzie mniejszą wartością, będzie wartością najmniejszą całej funkcji f na przedziale od minus 1 do 3, natomiast q będzie wartością największą. W drugim wypadku mniejsza z wartości będzie wartością najmniejszą, a większa z wartości będzie wartością największą. Tak więc zadanie należy rozpocząć od obliczenia p. Przypominam wzór na p. To jest minus b przez 2a. Podstawmy nasze wartości. B wynosiło 4, czyli mamy minus 4 przez 2 razy a, czyli 2 razy minus 1, minus 2, co nam daje 2. Widzimy, że dwójka leży w przedziale od minus 1 do 3, czyli nasze p należy do naszego rozpatrywanego przedziału, co oznacza, że będziemy rozpatrywać pierwszy przypadek. Ponieważ p należy do naszego rozpatrywanego przedziału, wartość największa będzie wynosiła q. Obliczmy więc q. Możemy obliczyć q na dwa sposoby. Pierwszy sposób ze wzoru jest to minus delta przez 4a. Natomiast drugi sposób, widzimy, że q jest wartością dla argumentu p. Czyli q to jest to samo, co f od p. Ja wykorzystam drugi sposób. Nasze p wynosiło 2. Czyli korzystam ze wzoru na f od x i za każdego x będziemy podstawiać dwójkę. Dostaniemy minus 2 do kwadratu plus 4 razy 2. I minus 6.
2 do kwadratu daje 4, minus przed dwójką minus 4, 4 razy 2 daje 8, minus 6, dostajemy q równe minus 2. W ten sposób obliczyliśmy wartość największą naszej funkcji, czyli zapiszmy wartość największa wynosi q równe minus 2. Zwróćmy uwagę, że wyznaczona wartość największa nie do końca zgadza się z naszym rysunkiem pomocniczym, ale nie przeszkodziło nam to w obliczeniach. Aby znaleźć wartość najmniejszą funkcji f na przedziale od minus 1 do 3, musimy wyznaczyć wartości tej funkcji na końcach przedziału. Czyli musimy policzyć f od minus 1 oraz f od 3. W pierwszym przypadku będziemy pod x podstawiać minus 1 i dostaniemy minus, za x stawiamy minus 1 do kwadratu plus 4 razy minus 1 minus 6, czyli f od minus 1 wynosi minus 1 do kwadratu daje nam 1, minus jest przed nawiasem, czyli mamy minus 1, 4 razy minus 1 minus 4 i minus 6, dostajemy minus 11. Teraz obliczymy f od 3, dostajemy minus 3 do kwadratu plus 4 razy 3 minus 6, czyli f od 3 wynosi minus 9 plus 12 minus 6, dostajemy minus 3. Ponieważ szukaliśmy wartości najmniejszej, wybieramy mniejszą z otrzymanych wartości. Mamy do wyboru minus 11 i minus 3. Oczywiście mniejsze jest minus 11, czyli wartość najmniejsza funkcji f na przedziale od minus 1 do 3 wynosi minus 11. Możemy jeszcze zapisać, że to jest f od minus 1.